organizatorów serdecznie chciałabym powitać na dzisiejszej uroczystości. Władze samorządowe Warki na czele z wiceburmistrz Teresą Knyzią. Władze samorządowe powiatu grójeckiego na czele z członkiem zarządu Andrzejem Zarembą. Radnych Rady Miejskiej w Warce na czele z przewodniczącą Rady Aldoną Rzeźni. Przedstawicieli publicznej szkoły podstawowej z Ostrołęki noszącej imię hetmana Stefana Czarnieckiego. Przedstawicieli jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, przybyłe poczty sztandarowe, przybyłych na uroczystość mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i młodzież szkolną. Za chwilę nastąpi uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem hetmana Stefana Czarnieckiego. Na terenie gminy Warka, zarówno gminnych, jak i powiatowych, kwiaty złoży delegacja szkoły noszącej imię hetmana Stefana Czarnieckiego, delegacja publicznej szkoły podstawowej w Ostrołęce. Nadleśnictwa do Wieszyn. Delegacja Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce. Samorządowych instytucji gminy Warka, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej, Centrum Sportu i Rekreacji. Delegacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Wiktora Krawczyka w Warce. Delegacja Towarzystwa Miłośników Miasta Warki imienia Kazimierza Pułaskiego. Jerzy Kołodziejski, radny. Delegacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej Warka. Proszę o zabranie głosu panią wiceburmistrz Teresę Knyzio. Szanowni Państwo, droga młodzieży, w imieniu pana burmistrza miasta i gminy Warka i całego samorządu chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszych obchodów za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w przygotowanie tych uroczystości.
Drodzy Państwo, jako samorząd dużą wagę przywiązujemy do pielęgnowania wartości patriotycznych. Jesteśmy stawiani jako wzór naszym sąsiadom, ale chcę w tym momencie mocno podkreślić, że gdyby nie aktywność naszych organizacji społecznych, naszych szkół, nauczycieli, uczniów, wszystkich Państwa, uroczystości te na pewno nie miałyby takiej wspaniałej oprawy. I za tą aktywność z tego miejsca chcę bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Drodzy Państwo, dziękuję, że mogliśmy razem na tym wareckim rynku u stóp pomnika Stefana Czarnieckiego świętować tą ważną, nie tylko w dziejach Warki, ale w dziejach naszego kraju rocznicę. Dziękuję, że mogliśmy być razem w ten uroczysty, świąteczny, wiosenny dzień. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, na zakończenie naszej uroczystości dwa patriotyczne utwory zagra Miejska Orkiestra Moderato. Będzie to Wiązanka Pieśni Żołnierskich oraz Eskadra.
dziękuję wszystkim za udział w uroczystości. Szczególnie dziękuję pocztom sztandarowym za ich obecność. Jeśli ktoś z Państwa chciałby bardziej szczegółowo zapoznać się z tą niezwykłą historią, która rozegrała się 363 lata temu, zachęcam do odwiedzenia strony www.oczarnieckim.pl, gdzie znajduje się multimedialna wersja komiksu historycznego Bitwa pod Warką. Raz jeszcze dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości. Zachęcam jednocześnie do wspólnego upamiętnienia zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej w najbliższy piątek, 12 kwietnia. Poczty sztandarowe wyprowadzić. Dziękuję bardzo.